Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane siostry i bracia, 21 lat temu ojciec generał naszego zakonu, a jestem franciszkaninem, Włoch, ojciec Lanfranco Serini, skierował list do naszej rodziny zakonnej, pisząc, że dokładnie 50 lat temu w Auschwitz zginął święty Maksymilian Kolbe, który otworzył szkołę męczeństwa za wiarę. Dokładnie 50 lat temu, kiedy umierał Maksymilian na polskiej ziemi, jego duchowi bracia z tego samego kraju, z naszej wspólnoty zakonnej, również oddali życie za Jezusa, za wiarę w dalekim Peru, wśród gór Ant, dokładnie 9 sierpnia 1991. Wtedy, kiedy ginęli nasi bracia Zbyszek i Michał, z woli Bożej jako ich przełożony, byłem na wakacjach po 3 latach pracy razem z nimi. Brakowało mi 2 tygodnie, aby powrócić i dołączyć do nich. Tak się stało, że siostra moja rodzona poprosiła mnie, abym pobłogosławił jej małżeństwo. Stąd opuściłem misję jako pierwszy i w Polsce dowiedziałem się o tej strasznej wiadomości, że w jednym momencie stałem się przełożonym bez podwładnych, bez współbraci. A stało się to dokładnie wtedy, kiedy ojciec święty Jan Paweł II odwiedzał naszą ojczyznę. Podczas tych wspaniałych dni młodzieży w Częstochowie i potem z wizytą w Krakowie i w innych miastach, gdzieś w ciszy, w wielkiej ciszy, przeżywał dramat Peru, jak również dzielił się wiarą z nami wszystkimi. Nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy po beatyfikacji na rynku krakowskim błogosławionej Anieli Salawy spotkałem się z papieżem i po rozmowie telefonicznej z Peru przekazałem mu krótkie wiadomości na temat, jak to wszystko się stało. Sługa Boży Jan Paweł II znał bardzo dobrze sytuację w Peru, ponieważ kilka lat wcześniej był tam. I dzisiaj z perspektywy czasu, patrząc na jego wizytę w Peru, człowiek się zastanawia, jaką wielką siłę ducha miał, że właśnie on jako papież odwiedził miasto i tą okolicę, w której zrodził się terroryzm. I w kilka lat później właśnie ci sami bracia z tego samego rodu oddali życie za Jezusa. Ojciec Święty w języku keczua krzyczał do Peruwiańczyków, a zwłaszcza do tych, którzy uprawiali bratobójczą walkę, mówiąc: nie zabijajcie się nawzajem. W imię Boga proszę was, niech nie będzie wojny bratobójczej. I rzeczywiście na jakiś krótki okres czasu ustało prześladowanie, ustała walka. Potem jednak zło chciało się pomnażać i na nowo rozpoczęli swoje działania terrorystyczne. Ojciec Święty Jan Paweł II w Koloseum w 2000 roku do zgromadzonych ludzi z różnych religii mówił, że nie możemy zapomnieć o męczeństwie, o męczennikach XX wieku i wspominał męczenników z Rosji. W Rosji
w XX wieku zginęło 70% osób za Jezusa spośród wszystkich męczenników świata. Potem wspominał męczenników Kościoła Wschodniego, protestanckiego i innych. Mówi, naszym obowiązkiem jest, abyśmy nie zapomnieli o krwi przelanej za Jezusa, za wierność wierze. Dlatego jestem tutaj wśród was dzisiaj wdzięczny księdzu proboszczowi i kapłanom, którzy pracują w waszej wspólnocie, za to zaproszenie. I modlić się, wspominać tych dwóch braci, którzy wyrośli z naszego narodu, z nadzieją, że nie przestraszymy się, że nas nie zniechęci prześladowanie i będziemy bogaci w powołania misyjne, również wśród kapłanów diecezjalnych, jak również i zakonnych, i coraz bardziej wśród świeckich. Nie możemy skarbu, który mamy w naszych sercach, wiary mieć tylko dla siebie. Najpiękniejsze to, co możemy dać, to tak jak w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, służyć i opiekować się, tak jak dobry pasterz, wpatrując się w Jezusa, który służył. Ale również, jeżeli taka jest wola Boża, być gotowym na to, aby oddać życie jako słudzy za Jezusa, stając się w sposób doskonały naśladowcą dobrego pasterza. Kochane siostry i bracia, zazwyczaj tak się mówi, no to powiedz nam, kim byli ci ojcowie. Ja bym się chciał z wami podzielić, ale wychodząc od założenia, podzielić się takim stwierdzeniem, czy może pytaniem, próbą odpowiedzi na pytanie, jaka była Ewangelia Zbyszka i Michała, dwóch naszych współbraci. O Zbyszku możemy powiedzieć, że tak jak Jezus pochylał się nad każdą biedą i przede wszystkim nad każdym chorym. W dniu, kiedy umiera, ma 33 lata, pochodził z ziemi tarnowskiej. Jego Ewangelią było służenie najbardziej potrzebującym. Chory w Peru to nie tak jak my, pomimo wielu trudności, zawsze możemy pójść do lekarza, nieraz stojąc w kolejce dłużej czy krócej. Możemy pójść i kupić leki w tych tanich aptekach albo w tych droższych. W Peru chory to jest ten, zwłaszcza w naszej misji, który nie mógł ani pójść do lekarza, ani nie mógł sobie kupić leków. Bardzo często był skazany na jakieś leczenie tradycyjne, ziołami czy innymi środkami. Stąd też Zbyszek, o czym się dowiedziałem bardziej po śmierci niż w czasie, kiedy mieszkaliśmy i żyliśmy razem w Pariakoto, gdzieś w ukryciu służył wielu, wielu chorym. Nigdy nie zapomnę momentu, kiedy po śmierci przyjeżdżam do Pariakoto i jeden z Indian, Indianin to człowiek, którego ty patrzysz na twarz, jak to mówią po hiszpańsku, a nie wiesz, co mówi jego serce. I widzę go ze łzami, jak mówi, proszę ojca, on mi uratował nogę, która była cała w gangrenie, przynosił leki, ja przeżyłem, a jego dzisiaj już nie ma wśród nas. Dlaczego? Michał natomiast pochodził z ziemi żywieckiej, jego Ewangelią było zauważenie dzieci w misji. Chodził od domu do domu i organizował duszpasterstwo młodzieży i dzieci, przekonując najpierw rodziców, którzy czekali na nas około 40 lat, bo nigdy nie mieli na stałe kapłanów, że jest czymś bardzo ważnym tworzenie wspólnoty i spotkanie się, zwłaszcza w niedzielę, na wspólnej Eucharystii. W momencie, kiedy kończy swoje życie, Kościół jest pełny w południe dzieci, które nauczył śpiewać, z którymi celebrował Eucharystię, z którymi czytał Biblię dla dzieci. Jest bardzo wymowny moment, kiedy bracia są żegnani podczas pogrzebu. Wokół trumien Zbyszka i Michała śpiewa się, tak jak u nas, tradycyjne pieśni pogrzebowe podczas ceremonii pogrzebu. Dzieci nie mogły śpiewać tych pieśni, które nauczył Michał. I pogrzeb
z jednej strony był wielkim smutkiem, a z drugiej strony był owocem rzucenia ziarna, które już zaczęło powoli wzrastać. Bo ten pokorny i niewinny dźwięk pieśni, które nauczył Michał, o tym świadczyły. To była Ewangelia Zbyszka i Michała. Przeżycie do głębi słów Chrystusa, które przemieniały ich serca i które pobudzały ich do działania. Misja w Pariakoto obejmowała 72 wspólnoty. Do najdalszych trzeba było jechać konno nieraz 24 godziny. Stąd też na samym początku powiedzieliśmy, że jest czymś bardzo ważnym, aby poznać wszystkie miejsca, jak również aby ludzie nas poznali. Siostry zakonne, które w Pariakoto pracowały same, bez obecności kapłanów, musiały 3 godziny jechać po Pana Jezusa i potem robiły paraliturgię, jak to się mówi, nabożeństwa ze Słowem Bożym. Nigdy nie zapomnę takiego świadectwa, można powiedzieć, człowieka, który przyszedł do kancelarii i prosi, aby przyjść odwiedzić jego wspólnotę. Jako że było bardzo dużo zajęć, mówię, słuchaj, a może by siostry poszły, tak jak w zwyczaju siostry odwiedzały wspólnoty. I on powiedział, nie, nie, proszę ojca, teraz to my chcemy kapłana, bo kapłan podnosi i pokazuje nam Pana Jezusa. A siostry tego nie robiły. Jakiś nieprawdopodobny, wzruszający moment, ale jednocześnie wiary tamtejszych ludzi w ważność i świętość uczestniczenia w Eucharystii. Tak też zrodził się skromny projekt szkoły dla katechistów, aby jak najszybciej te 72 wspólnoty miały tych, którzy w sobotę, w niedzielę mogliby poprowadzić nabożeństwa wokół Słowa Bożego. W tym czasie w Peru jest susza i epidemia cholery, stąd jest drugi wielki dział pomocy socjalnej. Wiele dróg, kanałów, zbiorników na wodę. Nie robiliśmy tego sami, ale koordynowaliśmy. Jakoś Pan dał nam taką łaskę, że od samego początku ludzie się garnęli i uczyli wspólnoty. Uczyli dzielić się po prostu swoim czasem. Ja zawsze, zwłaszcza jak do zakonników mówię, to wspominam taki moment, że ubóstwo pomaga nam w naszej akcji duszpasterskiej, w naszym działaniu. W jakim znaczeniu? A bardzo prostym. W ogóle ubóstwo uczy nas wspólnoty. Obojętnie, czy będziemy w Azji, czy w Afryce, ubóstwo jest tym elementem, który jest impulsem do wspólnoty. Dlaczego? Proste. Jak ja nie mam, to muszę poprosić. Jak nie mam, to muszę zapukać do drzwi. I w momencie, gdy ktoś mi daje coś, łączy się, nie wiemy jak, więź. Jak wy jesteście tutaj, siedzicie, słuchacie uważnie, jesteście w domu, który był przez was wybudowany. On mógł powstać tylko dzięki wspólnocie, dzięki naszemu ubóstwu, że każdy dawał jedną i drugą cegiełkę i ta świątynia powstała. Ta świątynia również powstaje wtedy, kiedy ja mówię dobre słowo, to od tego drugiego też padnie dobre słowo. I tworzy się piękne słowo, słowo, które wychodzi od Słowa Boga, który chciał dobra. Kiedy przyjeżdżamy do Pariakoto, nic nie mamy. Wjeżdżamy z Polski komunistycznej, 88 rok. Nic nie mogliśmy wziąć ze sobą. Wtedy trudno było sobie kupić jakieś cieńsze spodnie, żeby w tych upałach południowej Ameryki wytrzymać. Bardzo szybko zobaczyli, że my nic nie mamy. Nie byliśmy misjonarzami z Ameryki, które symbolizują jakiś worek zielonych banknotów dolarowych. Bardzo szybko podglądając nas, a Indianie bardzo dobrze podglądają, chyba lepiej nawet niż my, że nic nie mamy. I tak zaczęli przychodzić do nas, uczyć uprawiać banany, coś w ogrodzie robić, wszystko coś nowego. Potem jak zaczęliśmy odwiedzać wspólnoty, to jeden dał trochę ziemniaków, kukurydzy, kuj, już nie chciałbym przedłużać. I tworzyła się wspólnota, która nie wytrzymała
konkurencji z Sendero Luminoso ze Świetlistym Szlakiem. Świetlisty Szlak od dawna chciał organizować ludzi, aby była jedna wielka rewolucja, która rozpocznie się w Peru, potem w Ameryce Południowej i potem na cały świat. Główny szef Świetlistego Szlaku, Sendero Luminoso, Abimael Guzman, uważał siebie za czwartą szpadę komunizmu. I co się dzieje? W pewnym momencie to on podejmuje decyzję, aby uderzyć w tych symbolicznych Polaków ze wspólnoty w Pariakoto, ale cios tak naprawdę to był uderzony w tego, który kilka lat wcześniej krzyczał: nie zabijajcie, w Jana Pawła II. W kilka dni po śmierci Zbyszka i Michała w Brukseli wychodzi długi artykuł, gdzie szef Sendero Luminoso Abimael Guzman wyrzuca z siebie wielką nienawiść do Kościoła katolickiego. On sam. Potem, kiedy został schwytany i uwięziony wraz w 90% z Komitetem Centralnym, w więzieniu mówi, że po śmierci tych Polaków, kapłanów, natrafiłem na mur, którego nie mogłem przebić. I w rozmowie z biskupem Bambaren mówi: czy to była Ewangelia? Kochane siostry i bracia, ja mam takie małe skrzywienie zawodowe, bo ostatnio pracowałem w Afryce i w Afryce, jak kapłan przemawia, to po ludziach widzi, czy już ma kończyć, czy nie. I jak ma kończyć, to ludzie nie klaszczą. A jak klaszczą, to znaczy, że ma kontynuować. U nas w Polsce takiego zwyczaju nie ma i ja nie wiem, czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć, czy już muszę kończyć. Co? Nie, nie. To... już kończę. Po mszy świętej chciałbym wam rozdać takie małe obrazki z beatyfikacją, z modlitwą o beatyfikację. Jest to modlitwa, która ma dwie części, albo trzy. Jedna część, że modlimy się za zmarłe ofiary terroryzmu, ale jest tam jeden moment, aby Pan dał nam wytrwałość w wierze. Nie ma nic piękniejszego, jak dać się porwać Panu Bogu i żeby On w nas działał i wytrwać w wierze. Wtedy na pewno w 100% dotrwamy do końca. I trzeba nam się modlić o wytrwałość w wierze. Tak jak mówi święty Paweł w liście do Filipian, On jest blisko nas, radujmy się. Pomimo, że dużo rzeczy nam brakuje, że jesteśmy starsi, że człowiek już się sypie powoli, wdzięcznością, że On jest nam blisko nas, trzeba się modlić o wytrwałość w wierze. To jest jedno. A drugie, to modlitwa, i o to bym chciał was bardzo prosić, o modlitwę za misję i misjonarzy. Jeżeli XX wiek był wiekiem męczenników, to XXI zaczynamy z jeszcze większą falą męczenników w różnych częściach świata. Ja teraz mam taką możliwość odwiedzać naszych współbraci, zwłaszcza w Azji i w Afryce, w Indiach. Rzeczywiście wielu kapłanów, misjonarzy żyje w bardzo napiętnych sytuacjach. Prosząc o modlitwę za misjonarzy, nie módlmy się tak ogólnie za misję. Tylko jeżeli mamy możliwość zapamiętać, a wiem, że tutaj w tej parafii wielu misjonarzy już przemawiało i mówiło, zapamiętajcie sobie chociaż jednego, ale z imienia. Bo myśląc o jednym misjonarzu, modlimy się za wszystkich. To tak jak mam się modlić za swojego męża, czy za moją żonę, czy za moje dzieci, czy jak człowiek idzie do wojska, to w portfelu ma zdjęcie i patrzy, tak jakby postawić sobie tą osobę przed oczami. I modląc się za tą jedną, modlimy się za wszystkich. Jeżeli nie macie jednego misjonarza konkretnego, nie znacie z imienia, to możecie mnie zapamiętać. Ja na imię mam Jarek.
i możecie się za mnie modlić. Ja będę wam bardzo wdzięczny. Ja również wam też obiecuję modlitwę, ponieważ i nie zapamiętam na pewno waszych twarzy tak długo, ale może księdza proboszcza, wikary, którzy tutaj, księży seniorów, którzy pomagają, to na dłużej zapamiętam, bo mam możliwość dłużej patrzeć na nich. Też wam obiecuję modlitwę, a na pewno za wspólnotę, która nosi imię naszego współbrata Maksymiliana. Maksymiliana, który jest znany z tego pięknego gestu w Oświęcimiu, gdzie wy jesteście jakby świadkami, zanim człowiek dojedzie do Majdanku, wy jakby przygotowujecie poprzez tą postać tutaj, przez tą parafię świętego Maksymiliana, aby spotkać się ze złem i oświecić to zło, tak jak on oświecił dobrem. Maksymilian, obok tego, że oddał życie, jest również wspaniałym misjonarzem, misjonarzem bez granic. I niech on wam w waszych sercach działa i daje wam siłę i moc. I jeżeli ktoś z was miałby takie życzenie i chciałby wesprzeć nasze misje, to tam po mszy świętej będziemy stali, prosząc o jakieś wsparcie materialne. Tutaj są banery takie przed ołtarzem. Zapraszam do po mszy świętej, aby przybliżyć się. Może jakiś tekst was uderzy mocno i można po prostu przeczytać. Jak również jest taka mała książeczka, która jakby pogłębia te treści, które tutaj tak szybko można pobieżnie zobaczyć, a potem w domu sobie książeczkę tą otworzyć i więcej poczytać. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o tych, którzy mieli siłę i moc wytrwania do końca w wierze. Amen.